Ewelino, czy inwestycje w diamenty to jest dobry pomysł? Od zawsze diamenty były inwestycją, podobnie jak złoto. Jeszcze nie istniały foreksy, giełdy, a już diament w największym buszu można było wymienić za wołacz czy za fragmenty ziemi. Mało tego, no królowie posiadali diamenty, mnóstwo jest historycznych diamentów, które mówią, że one właśnie były prestiżem, inwestycją, zamkniętym w małej objętości dużym majątkiem. Obecnie nadal tak jest, zwłaszcza, że jest ich coraz mniej w ziemi, bo nowe diamenty się już nie tworzą. Powstawały od 3 do 1 miliarda lat temu, czyli wówczas, kiedy w ogóle nie było nawet komórek na Ziemi, bo pierwsze życie, czyli drobne komórki, pojawiły się właśnie miliard temu. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć tych złóż. To, co wyciągamy z Ziemi, idzie w świat i jest tego coraz mniej, coraz trudniej są osiągalne diamenty. Kopalnia to 1,5 kilometra głębokości, 1,5 kilometra średnicy, więc olbrzymi nakład pracy. Większość kopalni jest już zamykana, bo żeśmy już wykopali wszystko, co tam jest. To jeszcze dodatkowo zwiększa wartość diamentu i powoduje, że z czasem cały czas będzie to coraz większa inwestycja. Czy w czasie pandemii COVID-19 wartość diamentów, jak i zarówno złota, jest ceną stałą, czy jednak ta wartość może spadać albo iść w górę? Właśnie, bardzo szybko idzie w górę, dlatego że ludzie przypomnieli sobie o czymś, jakim przez chwilę żeśmy się zachłysnęli agresywnymi inwestycjami. To oczywiście jest bardzo dobre. Natomiast portfel trzeba dywersyfikować, bo mogą się wydarzyć w życiu rzeczy, których nie przewidzimy, bo jeszcze w historii się nie zdarzyło. No i tak teraz mamy pandemię, której żeśmy nie przewidzieli. Wojny już przerobiliśmy, różnego rodzaju kryzysy giełdowe, gospodarcze przerobiliśmy, pandemii jeszcze nie było. I okazało się, że znowu najwyższą wartością stają się te namacalne inwestycje, te, które możemy włożyć do szuflady, do kieszeni, wyjechać z kraju, zacząć życie od nowa. Jedna cena na cały świat, coś, co mamy w ręku. Nawet jeśli gdzieś nie ma banku, to za tą sztabkę złota zaczniemy życie, kupimy sobie jedzenie, przetrwamy. Tak samo za diament, bo to są bardzo podobne inwestycje. Dlatego od października zeszłego roku, czyli przez rok, złoto ponad 100% wzrosło. Diamenty kolorowe też 50%. Różowe, które są najrzadsze w tej chwili, a właściwie wydobycie już ich się skończyło, więc praktycznie można powiedzieć, że rynku pierwotnego już nie ma, 500% nawet. Nie tylko dlatego, że ich nie ma, ale właśnie dlatego, że inwestycje, jest powrót do tego typu inwestycji. Cały czas jesteśmy bombardowani w telewizji, nie tylko w mediach, informacjami o dopłatach. Wszelkie rządy pomagają swoim i bardzo dobrze się dzieje, że pomagają przedsiębiorcom. Natomiast dopłata oznacza dodruk pieniądza, czyli inflację, a jednocześnie firmy, które nie przetrwają lockdownu, splajtują, zwolnią swoich pracowników, bo będzie coraz mniej osób, które na pewne rzeczy będą mogli sobie pozwolić. Będzie inflacja z drugiej strony, a diament złoto jest tym, co zachowa na pewno wartość nabywczą. A proszę powiedzieć, kiedy my kupujemy na przykład diamenty, na jakie cechy powinniśmy tak naprawdę zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wiarygodnego partnera, od którego kupujemy, czyli ja jestem kobietą, więc wszystko tak kupuję, że najpierw porównuję, czy firma istnieje, czy ma dobre opinie i jak długo istnieje. Jeśli kupuję internetowo, a teraz tylko, prawie tylko tego typu zakupy, które nam zostały, czyli jeśli firma istnieje od kilkunastu lat, jeśli ma media społecznościowe, pojawia się na galach, pojawia się właśnie w mediach społecznościowych teraz więcej, to znaczy, że jest wiarygodna, bo jeśli nie byłaby wiarygodna, już dawno by tej firmy nie było. No, nasza firma taka jest, jesteśmy na rynku polskim 15 lat, ale jeśli nie chce klient kupić od nas z jakichś względów, to przede wszystkim, jeśli nie chce stracić swoich pieniędzy, swojego majątku, przy diamentach ważny certyfikat. Tylko 3 laboratoria na świecie mają prawo wydawać taki certyfikat, czyli dowód osobisty diamentu, HRD, IGI, GIA. To są certyfikaty wszędzie honorowane. W przypadku złota sztabka 4-9, ale mennicy wpisanej na stronach LBMA. Też przypominam, że zarówno złoto, jest cena jedna na cały świat, którą można w internecie sprawdzić i te ceny mogą się wahać u różnych dostawców, ale nie o 100%, tylko o kilka złotych. Podobnie jest z diamentami, jest jeden cennik sugerowany detaliczny. Tak naprawdę powinniśmy szukać firmy, która nam sprzeda poniżej albo w cenie tego cennika, a nie powyżej. Wiem, że na polskim rynku jest dużo firm, które do tego cennika dodają jeszcze marże i jeszcze dodatkowo VAT i te ceny wychodzą olbrzymie. I potem jest, najpierw jest zachłyśnięcie, mam coś wspaniałego, prestiżowego i pani handlowiec powiedziała, że taniego, a potem przy chęci od sprzedaży okazuje się, że kupiliśmy za 3-krotność ceny, za którą powinniśmy kupić. Jeśli już wkładamy majątek swojego życia, to sprawdźmy, że jest to rzeczywiście dobra cena, że jest to wiarygodny partner, że jest certyfikat i porównajmy z innymi. Czy na przykład diamenty mogą być dobrym prezentem pod choinkę, zwłaszcza, że coraz bliżej jesteśmy świąt Bożego Narodzenia albo na przykład diament
diament w biżuterii? Diament w biżuterii nic nie traci na swojej wartości. O ile złoto trzeba rozcieńczyć, aby stworzyć biżuterię, bo złoto czterodziewiątkowe, czyli to inwestycyjne, jest nieplastyczne, to diament możemy osadzić w biżuterii. On nie traci, nic nim nie trzeba robić, nic nie traci na wartości. Oczywiście ważne, żeby miał certyfikat. Teraz już technologia nam pozwala na to, aby laserem na rondyście, na największej średnicy diamentu wybić numer tego certyfikatu. Czyli nie jest aż takie ważne, żebyśmy diament mieli w safe packu, bo bez problemu w pierwszym, lepszym sklepie jubilerskim, tam gdzie jest mikroskop, czy nawet kupując sobie za kilkadziesiąt złotych lupę jubilerską, sprawdzimy, szczytując numer certyfikatu, czy jest to dany diament. I diament osadzony w biżuterii jest nadal inwestycją. Mamy ją zawsze przy sobie, a poza tym, jak zrobimy biżuterię, to są w tym jeszcze emocje. Pierścionek zaręczynowy, upominkowy. No, robiliśmy również na rozwodziny pierścionek dla żony. Robiliśmy podziękowanie za urodzenie dziecka. I nie tylko pierścionki, ale też sygnety z symbolem ulubionego klubu sportowego, na przykład obruszki dla zwierząt. Wszystko da się zrobić i poza tym, że jest to diament, że jest to inwestycja, że jest to coś, co jest dużo warte, to jeszcze niesie emocje, bo jeśli ta druga strona poświęciła coś, żeby zrobić coś wyjątkowego, coś dedykowanego, no to myślę, że to ma dużo większą wartość niż kupione seryjnie cokolwiek innego. Jeszcze chciałbym powrócić do tematu różowych diamentów. Z tego, co wiem, ostatnio wszędzie wiadomościach mówiono, że zamknięto tą największą kopalnię wydobywania tych różowych diamentów. Twoim zdaniem, jeżeli chodzi o twoją wiedzę, jaki mamy na świecie taki największy różowy diament? Czy jest takowy? No na pewno jest największy. Największy z mojej wiedzy wynika, że jest 50-karatowy. Milioner dubajski kupił na 18 swojej córce w pierścionku. Natomiast różowe diamenty, bardzo często ostatnio słyszeliśmy w telewizji o różowych diamentach, o kolejnych aukcjach sprzedaży za niebotyczne kwoty, których nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Właśnie dlatego, że diamenty się kończyły i wiadomo, że osoby, które inwestowały od lat w diamenty, czyli ta elita najbogatsza, już od jakiegoś czasu wiedziały, że diament różowy się kończy. Była jedna kopalnia jeszcze tydzień temu na świecie, w Australii, nazywała się Argyle, która została zamknięta. Miała zostać zamknięta pod koniec tego roku. Tak statystyki mówiły, że przy wydobyciu takim, jaki było przez kilkanaście lat, bo ona, co jest ciekawe, działała tak naprawdę tylko 13 lat. Została otworzona w 1987 roku, natomiast kopano lej, żeby się dostać do diamentów, przez kilkanaście lat i tylko 13 lat tak naprawdę działała kopalnia pełną parą. Czyli to wydobycie to było tylko 13 lat. Tak mało mamy diamentów różowych na świecie w tej chwili w obiegu krążących i to nam daje taką właśnie cenę i to gwarantuje, że ta cena będzie rosła. Teraz zamknięto, ponieważ wydobycie się zwiększyło, okazało się, że diamentów jest mniej niż się spodziewano i mimo planowanego zamknięcia w grudniu, kopalnia została zamknięta teraz. Firmy oczywiście inwestycyjne mają jakieś zapasy magazynowe, natomiast jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, zostanie tylko rynek wtórny i mimo, że cena diamentu różowego wzrosła już kilkaset procent, prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej. Diament różowy to za moment, myślę za kilka lat, nasze dzieci już będą uważały za coś bardzo wyjątkowego i bardzo trudno będzie go zdobyć, co gwarantuje szybki wzrost cen i duży wzrost cen. Gdyby były osoby zainteresowane nabyciem diamentu lub złota, w jaki sposób mogą nawiązać współpracę z twoją firmą? Serdecznie zapraszam na stronę. Mamy już polską, ponieważ firma jest czeska. Kilkadziesiąt lat działa w Polsce, kilkanaście, ale centrala Czechy. Mamy międzynarodową stronę www.attinvestments.eu, ale od niedawna mamy już polską stronę. Nasi koledzy z Czech się zgodzili na stworzenie tylko naszej, tylko dla Polaków, więc serdecznie zapraszamy. www.attinvestments.pl. Dodatkowo oczywiście na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, na LinkedInie, wszędzie każdy, kto będzie chciał nas odnaleźć, na pewno nas odnajdzie. I oczywiście zapraszam też, oczywiście pod nagraniami tutaj z telewizją też na pewno będą linki. Zapraszamy. I tylko delikatnie nawiązując do dzisiejszego wydarzenia, na którym jesteśmy, dlaczego twoja firma została organizatorem diamentowej sesji charytatywnej, inaczej mówiąc sesji świątecznej na rzecz dzieci chorych COVID-19? Właśnie dlatego, że COVID się pojawił. Rok temu jeszcze takiej sytuacji nie było. Trzeba pomagać zwłaszcza dzieciom, bo dorosła osoba jest w stanie sobie dać radę tak czy inaczej. No na pewno większe ma możliwości niż dziecko. Jest sporo dzieci nawet nie tyle chorych, co mających rodziców chorych, opiekunów chorych. One na pewno będą miały dużo gorsze święta, zwłaszcza jeśli na przykład jedno z opiekunów będzie w szpitalu. Nie mogą się dostać, nie mogą się spotkać. Na pewno jest to przykre. A
taki upominek dla dziecka może dać mu dużo uśmiechu. Z drugiej strony święta się zbliżają, więc na pewno będziemy myśleć o tych upominkach. Więc z jednej strony zachęcamy do pomocy, podarunków, upominków. Współpracuje z nami Fundacja Martel, fundacja, która od wielu lat wspiera dzieci. No COVID się teraz pojawił, ale dla dzieci fundacja istnieje. A z drugiej strony święta, czyli upominki, sztabka złota pod choinką, diament pod choinką, biżuteria zrobiona na indywidualne zamówienie są chyba najwspanialsze prezenty, jakich nie tylko dziecko może pomarzyć.